Dzień dobry Państwu, witam w rozmowach o zdrowiu, serwis zdrowiu, nazywam się Justyna Wojtaczek. Naszym gościem jest pan Filip Matuszewski, psycholog z Fundacji Itaka. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy prawdą jest, że dzieci jakoś bardziej uciekają w okresie wakacyjnym? Absolutnie jest to nieprawda. Temat ważny jest przez cały rok, niezależnie od momentu, czy okresu, czy jakiegoś ważnego wydarzenia. Po prostu przez cały rok jest to ważna kwestia, którą warto poruszać. Dlaczego dzieci uciekają? Powody są różne. Często to może wynikać na przykład z konfliktów rodzinnych, konfliktów pomiędzy rodzicami, opiekunami, a samym dzieckiem, konfliktów rówieśniczych, problemów w życiu dziecka, z których sobie rodzic nawet nie zdaje sprawy, więc powodów jest naprawdę bardzo wiele. Pan może powiedzieć o jakimś portrecie takiego dziecka, które ucieka z domu? Nie ma jednego portretu. To może być każdy dom, to może być każda sytuacja ekonomiczna, każda sytuacja społeczna. Nie da się jednego profilu takiego dziecka określić. Czy prawdą jest, że czasami dziecko chce zwrócić uwagę na coś, co się dzieje w rodzinie, właśnie uciekając? Tak, może to być forma zwrócenia na siebie uwagi, aczkolwiek wtedy też się warto zastanowić nad tym, dlaczego dziecko w ten sposób realizuje to zwracanie uwagi na siebie. Czyli co się dzieje? W takiej sytuacji, jeżeli dziecko ucieka do takich rozwiązań, warto się zastanowić nad tym, dlaczego w pierwszej kolejności nie przyszło i nie porozmawiało o tym, że dzieje się coś niepokojącego i dlaczego nie ma tej komunikacji między rodzicami a dzieckiem. Czyli tak naprawdę, jeśli dziecko ucieka z domu, nawet jeśli ucieka na jakiś koncert z rówieśnikami, to już jest sygnał do niepokoju? Jeżeli nie poinformowało o tym rodziców, którzy mają prawo wiedzieć, gdzie znajduje się nieletnie dziecko i robi to świadomie, rzeczywiście to może być problem, ale problem, który warto jest rozwiązać relacyjnie, zastanowić się, jaka ta relacja jest, dlaczego tak się zadziało, dlaczego dziecko szczerze nie powiedziało, gdzie idzie, dokąd idzie i z kim idzie. Czyli jak powinna wyglądać relacja dziecka z rodzicem? Rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać. Czyli jak rozmawiać? Dopytywać się, nie zawsze wychodzić z założenia, że dziecko przyjdzie do nas i nam powie o wszystkich problemach i kwestiach. Nie zawsze mieć takie poczucie, że jak tylko wydarzy się coś niepokojącego, to od razu będziemy poinformowani w pierwszej kolejności. Raczej wychodzić z inicjatywą do dziecka i pytać się na bieżąco, czy czegoś potrzebuje, czy potrzebuje rozmowy. Jeżeli widzimy jakikolwiek sygnał czy zmianę w zachowaniu dziecka, od razu tym się zainteresować. A dziecko wtedy, jeśli jest akurat nastolatkiem, bardzo często powie, niczego mi nie potrzeba. W takim razie, jeżeli tak jest, to warto zaznaczyć, że okej, w porządku, ale pamiętaj, że zawsze dla ciebie jestem i gdyby cokolwiek się działo, zawsze możesz do mnie przyjść, niezależnie jaka to kwestia by była. I dzieci przychodzą? Jeżeli takie komunikaty są podawane odpowiednio wcześnie, tak. Co oznacza dla rodziców ucieczka dziecka? To jest taka sytuacja, którą ciężko czasami wyrazić słowami. To jest tyle emocji, tyle niepokoju, tyle rozważań na temat tego, co się stało, że nawet ciężko jest to powiedzieć z perspektywy osoby, która tego nie doświadczyła. Do Itaki dzwonią na numer 116 000. To jest telefon w sprawie zaginionych dzieci. Dzwonią rodzice, którzy właśnie odkryli, że ich dziecko nie wiadomo gdzie jest. Mhm. Co mówią? W pierwszej kolejności co zrobić? Co mogą zrobić? Czasami jest ten pierwszy moment takiego szoku i zastanowienia się, co można w tej sytuacji zrobić, gdzie się udać, czy już wzywać, czy już iść na policję, czy jeszcze nie, czy odczekać. Panuje takie przekonanie, że trzeba poczekać 48 godzin od zaginięcia. To jest absolutna nieprawda. Zaginięcie można zgłosić od razu w momencie, kiedy ktoś trzaśnie drzwiami i wyjdzie i nie wiemy, co się z tą osobą dzieje. Zgłoszenie na policję jest wymogiem do tego, żeby nasza fundacja mogła podjąć się działań poszukiwawczych. Zakładając, że sprawa została zgłoszona na policję, czasami pojawia się pytanie, co można jeszcze zrobić oprócz tego. W pierwszej kolejności, zanim sprawa trafi ewentualnie za zgodą rodziców do naszej fundacji, warto jest się rozejrzeć, czy
podzwonić do osób, które dziecko znało, z którymi się lubiło, z którymi utrzymuje kontakt, sprawdzić miejsca, w których, dziecko lubiło przebywać, kiedy były jakieś konflikty. Także tych możliwości jest całkiem sporo, z tym, że nie zawsze to przychodzi nam do głowy w momencie kryzysowym. Czy zdarza się, że rodzice czegoś się nowego, czego się w ogóle nie spodziewali, dowiadują? Myślę, że jeżeli dochodzi do ucieczki, a ta ucieczka możemy podejrzewać, że jest na tle jakichś problemów w relacji, w kontakcie między dzieckiem a rodzicem czy rodzicami, wtedy często przychodzi jakaś refleksja na temat tego, co się działo wcześniej, bo to, że dziecko ucieka, to nie jest kwestia kilku dni, to nie jest nawet kwestia kilku tygodni. To jest kwestia naprawdę kilku lat pracowania na to, jak ta relacja wygląda pomiędzy nami a dzieckiem. Czy mówi Pan, że to jest tak naprawdę wina dorosłych, że dzieci nie radzą sobie z problemami i w końcu uciekają? Ja myślę, że w tym momencie nie można wskazać osoby winnej. To jest po prostu, no tak się zadziało i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby jak najlepiej tę sytuację rozwiązać. Czy taka kryzysowa sytuacja jest możliwością naprawienia czegoś? Tak jak mówiłem, jest to moment takiej refleksji. Może to być takim momentem refleksji i ucieczka jest wierzchołkiem góry lodowej. Co Pan doradza jako psycholog? Rozmawiać. Rozmawiać ze swoim dzieckiem jak najczęściej. Wróćmy może właśnie do tego wątku rozmowy. Często przychodzą dzieci ze szkoły. Rodzic pyta, jak w szkole, dziecko odpowiada, dobrze. Co robisz? Obejrzę film. Masz coś zadane? Mam. Odrobisz? Odrobię. Czy to jest rozmowa? To na pewno jest to jakaś forma rozmowy, tylko niekoniecznie może takiej, jaka jest pożądana. Warto jest pytać o emocje. Co dzisiaj Cię zainteresowało w szkole? Czego się fajnego dowiedziałeś? Czy, nie wiem, czy z koleżanką, czy z kolegą dobrze Ci się dzisiaj rozmawiało? Jak się czułeś dzisiaj w szkole? Czy Ciebie coś zestresowało? Czy Ciebie coś ucieszyło? Takie pytania, które są pytaniem otwierającym do dalszej rozmowy. Czy to są pytania, które powinniśmy zadawać nastolatkowi? Czy już warto takie pytania zadawać, kiedy dziecko jest w przedszkolu? Ja myślę, że jak najwcześniej. Kiedy tylko jest taka możliwość, to jak najwcześniej rozmawiać jak najbardziej otwarcie ze swoim dzieckiem i też być bardzo uważnym na to, co dziecko mówi, bo zdarza się, panuje takie przekonanie, że powiedzenie nie przejmuj się, nie płacz jest takim słowem, które wręcz może pomóc. Otóż powiedzenie nie płacz daje taki komunikat niewerbalny, że dziecko nie ma prawa płakać. Ma prawo płakać? Absolutnie każdy z nas ma prawo płakać. Nie przejmuj się jest komunikatem, nie masz prawa czuć tego, co czujesz. Z perspektywy dorosłych, kłopot, który przeżywa dziecko, bo na przykład pokłóciło się z koleżanką, to jest żaden problem, przecież będzie miało inne koleżanki. Też warto zwrócić na to uwagę, na takie zdanie, jak w twoim wieku to normalne, nie przejmuj się, jak będziesz dorosła, to będą większe problemy. To też pokazuje dziecku, że jego problemy nie są ważne. A gdyby się tak zastanowić, to problemy, które mają dzieci, tak naprawdę dużo nie odbiegają od problemów, które my mamy, dorośli. Więc warto jest traktować dziecko jak osobę, po prostu nie jako dziecko, tylko jako drugą osobę, tak jakbyśmy traktowali każdą inną osobę dorosłą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Przypominam bardzo. Jeszcze raz telefon do Fundacji Itaka 116 000 w sprawie zaginionych dzieci, aby jak najrzadziej był wykorzystywany. Naszym gościem był Filip Matuszewski z Fundacji Itaka. Dziękuję. Dziękuję bardzo.